Dorzućcie do zbiórki i zwalczmy tę pandemię. Kochani, link do zbiórki macie w opisie, a ja nominuję Impi, kramkę chleba, Voxela i nieuczesaną. Pamiętajcie, 72 godziny. Powodzenia. To będzie ciekawe. Zatem dziękuję Aniu za nominację do Host 16 Challenge. Nie oczekujcie ode mnie zbyt wiele, ale bidzik jest tak kurwa wakacyjny, że aż musiałem się poczuć wręcz jak na wakacjach. Nawet spisałem mam wodę do tego. Siemka, jestem Mati, w necie znany jako Voxel. Gość, co też ma do tej sytuacji, tęskni za słońcem. Brakuje mi tych wyjazdów, więc z nudów dużo myślę. Chociażby, że w domu czas płynie jak pajalok w Wiśle. Słaba sytuacja jest na świecie, a tak między nami. Przypomina to fabułę Dżumy Alberta Kami. Widziałeś polską gospodarkę? Andrzej, jak to jebnie. Brzmi jak pilot samolotu lecący w World Trade Center. Ciebie bawi ta tragedia? Stary, to jest denne. W takim razie poczekajcie, aż zagram karłem w kręgle. Nie no, kurwa, sorry. Wiem, że bywam chamski, lecz daleko mi do być jakimś takim jak Wojciech Olszański. Może na koniec przypomnę. Po co jest ta szopka? Nie trzeba znosić kadzi, miry, czy nawet złota. Żeby wpłacić na szpitale, nie musisz wcale wejść na bit. Sypnij groszem, by COVID wleciał tak jak z Ronda Swift. I tak się prezentuje moja szesnastka. Tak, przejdźmy do nominacji. Po pierwsze, nominuję Tomka Katoxa. Można powiedzieć, że na życzenie. Gracko za to, że próbował mnie wesprzeć bitem. Więc myślę, że teraz zamiast robić bitu, napiszesz tekst jeszcze? Dominikę Akatyris, bo w sumie dlaczego by nie? Możemy jeszcze nominować w sumie Lipę jako młodą krew. No i oczywiście nominacja zagraniczna. Natalia Akabezi. Widzimy się na bicie, mordeczki.